serdecznie myśliborskim szkunerzy. Witam wszystkich, którzy chcieli przyjść na dzisiejsze spotkanie. Witam Mirosława Kraja, który jest inicjatorem naszego dzisiejszego spotkania. Witam telewizorów telewizji TVP24. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, inicjatorem dzisiejszego spotkania jest pan Mirosław Kraj. Spotkanie nosi tytuł hasło Porozmawiajmy o Myśliborzu. Tematem przewodnim jest to, czy gmina Myśliborz powinna wejść w spółkę ze Szkunerem. Jak pewnie wszyscy tutaj wiecie, pan Mirek jako pierwsza osoba powiedziała otwarcie, zadeklarowała chęć objęcia stanowiska burmistrza Myśliborza. Witam serdecznie. Moje nazwisko Kraj Mirosław. Jestem młodym 56-latkiem, który od niedawna mieszka w Polsce. Urodziłem się w roku 1958 w Koszalinie, tam też zdałem maturę, zdobywając tytuł technika budowlanego. W roku 1978 zdałem do Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, w której uczęszczałem w latach 78-84. W 1985 wyemigrowałem do Niemiec z całą moją rodziną. Jak wielu Polaków wtedy, za pracą, za lepszym życiem. Pierwsze lata w Niemczech miałem, tak jak każdy Polak, to było sprzątanie, prace budowlane i nauka języka niemieckiego. Po 2 latach zdobyłem w Niemczech tytuł dyplomowanego ekonomisty i założyłem pierwszą firmę, którą prowadziłem do roku 2007. 20 parę lat prowadziłem firmę i jako doradca ekonomiczny i podatkowy pomagałem innym firmom. W roku 2007 spotkała mnie mała tragedia. Moja chora żona zmarła po 2 latach w Golenicach. Wtedy zaprzestałem całej działalności swojej w Niemczech, sprzedałem wszystkie firmy i osiedliłem się w Golenicach. Pomimo, że mieszkam w Golenicach już od 20 lat, to można powiedzieć, że dopiero od 6 lat jestem mieszkańcem tego miasta. Od 3 lat jestem właścicielem firmy Bookiu. Zapraszam serdecznie do Różowa. Firmę tą stworzyliśmy razem z moją dzisiejszą małżonką. Firma ta działa w całej Polsce. Dzisiaj jesteśmy w naszym sektorze największą firmą w Polsce. Grupa Bookiu zatrudnia ponad 100 osób i znajduje się w 16 punktach Europy. Głównie oczywiście Polska, Czechy i Słowacja. Przyjeżdżając tutaj, nie wiedziałem tego jeszcze, że po tylu latach tułaczki po całym świecie, bo 20 parę lat w Niemczech na obczyźnie to była tułaczka, to nie była nasza ojczyzna, stwierdziłem, że Golenice, w której mieszkam, to jest ta moja mała ojczyzna, a Myśliborz i gmina to jest moja gmina. Dlatego też zdecydowałem się coś dla niej zrobić i spróbować coś zrobić dla tej gminy, czyli poprowadzić tą gminę w kierunku rozwoju i dobrobytu. Musimy sobie zdać z tego sprawę. Myśliborz leży w strategicznym miejscu na mapie Europy i Polski. W odległości 2 godzin jazdy od Myśliborza mamy do dyspozycji 7-8 milionów mieszkańców. To jest cały Berlin, Rostock, Szczecin, Gorzów. Proszę Państwa, to jest studnia bez dna. To jest przyszłość Myśliborza. Musimy tylko wszystko to zadbać, żeby ta przyszłość była dobrze wykorzystana. Chciałbym Myśliborzu pomóc w tym, poprowadzić wszystkich ludzi w kierunku dobrobytu, ponieważ musimy wykorzystać nasze położenie. Dziękuję. Gmina Myśliborz powinna wejść w spółkę ze Szkunerem. Przypominam, Szkunerem spółką z o.o. Zdecydowanie uważam, że tak. Po prostu nie mamy innego wyjścia, jeżeli chcemy inwestować w tym, nad tym jeziorem. Gmina nasza, wiemy w jakim jest stanie, po prostu brak pieniędzy. Jeżeli gmina nie ma możliwości rozwoju, a widzimy to po całym mieście, jak to wygląda, brakuje pieniędzy i nie wnikajmy dlaczego. Była przeszłość, jaka była, musimy w tym momencie pomyśleć, co zrobić o przyszłości miasta. Jeżeli
dniu dzisiejszym tereny, o których mowa, czyli plaża miejska, trzy działki tutaj i wodociągi, stoją w takim samym stanie od 25 lat i nikt nie ma pomysłu, co z nimi zrobić. Żadnego. Tam nie powstała żadna ławka, żaden płot, a jeżeli coś, to są żadne inwestycje. Jeżeli gmina razem ze starostą potrafiłaby sprzęt z sobą działkę, która ma, czyli szkuner z obiektem i razem z tym polem namiotowym przyszłym, wartość takiej spółki oceniam gdzieś na około 3-4 milionów złotych. W przypadku takim spółka będzie miała zdolności kredytowe pod warunkiem, że będzie miała swój własny kapitał i ona będzie mogła aplikować o środki unijne i wpłynąć na rozwój właśnie tego terenu. Mirosław Szewerdo, Intermarché. Chciałem się Cię zapytać, czy jeśli byś został burmistrzem, jaki masz wpływ i jak możesz nam pomóc mieszkańcom miasta na budowanie nowych miejsc pracy? Ja jako pracodawcę bardzo interesuję, bo ja bym chciał, żeby miasto było zamężne i żeby robiło zakupy w moim sklepie, ale do tego potrzebni są klienci, a klienci muszą mieć pracę. Jaką masz odpowiedź na przyszłe miejsca pracy w Myśliborzu? Czyli przeskakujemy z tego szkudera, powrócimy do niego później. Temat rzeka. Tutaj mówić to można bardzo dużo i na gadaniu się może skończyć. Widzę rozwój gminy tylko w jednym przypadku. Jest to niewdzięczna rola burmistrza, co trzeba zrobić. Każdy burmistrz, który myśli poważnie o mieście, myśli przede wszystkim o dodatkowych wpływach do budżetu miasta. Jeżeli budżet naszego miasta topnieje z roku na rok, mieszkańcy wyjeżdżają, młodzież od nas ucieka, to kto ma wypracować ten dodatkowy budżet? Trzeba zrobić wszystko, żeby mieszkańców utrzymać, spowodować, żeby przyszli nowi mieszkańcy i są tylko dwie drogi, czasochłonne, pracochłonne, to jest szkolnictwo i infrastruktura. Burmistrz, który nie postawi wielkiego, mocnego akcentu na szkolnictwo i infrastrukturę na wsi i w mieście, może jest od razu na pozycji straconej. Jeżeli chcesz nowych klientów do sklepu, to oni tu muszą przyjechać, oni tu muszą mieszkać. To może być ludzie, którzy przyjadą do nas, którzy będą chcieli oddać dzieci do fajnej szkoły. To jest to, co brakuje w tym mieście. Szkolnictwa i infrastruktury. No ale chciałbym się zapytać i dowiedzieć, nowy styl rządzenia. Jak wszyscy burmistrzowie, którzy tu rządzą, to przede wszystkim pierwsze wszystkie decyzje to zaczynają od pokropka. Wszystkie jakieś najmniejsza inicjatywa musi być msza święta. Czy nie może być tu na końcu całej przedsięwziąć? Nie, właśnie nie, to jest uległość. I chciałbym się dowiedzieć, bo państwo polskie i tego to jest neutralne, a nie, że zaczyna się od religijnych uroczystości. Na początku bym chciał to dowiedzieć, jakiego to ma. Ja rozumiem, że będzie nie było, co zrobi burmistrz, jak tylko będzie burmistrzem. Proszę Państwa, burmistrz, który będzie burmistrzem, zrobi harmonogram rozwoju miasta i wszystkich sołec gminy Myśliborz. Zostawmy tą mszę. Zostawmy tą mszę, czy będzie jeszcze pójdzie, kto będzie chciał, czy na końcu, czy na początku, to nie ma wpływu na rządzenie. Nowy styl rządzenia polega na tym, że w tym mieście w końcu zginie słowo załatwie. Nowy styl rządzenia polega na tym, że w tym mieście ustali się harmonogram. Że fachowcy z radnymi ustalą plan remontów miasta i gminy. Że nie będzie przepychany, który radny lepszy, który gorszy, który ma jeszcze wpływy.
będzie lista, lista od początku do końca, od pierwszego roku do czwartego, a może i do ósmego, bo plan to 8 lat jest mało i wszystkie środki, które będą wolne, będą po kolei realizowane w punkty, które zostaną ustawione. Natychmiast zostaną uruchomione wszystkie procedury, aby projekty unijne leżały w szufladzie i czekały. Za parę miesięcy następuje nowe otwarcie. Nie ma ani jednego projektu unijnego, prawdopodobnie zamkniętego, ja wiem, ale dalej chyba wie, to nam powie, zamkniętego, czekającego na nowe rozdanie. I w innych gminach dokumenty z pozwoleniami na budowę wszystkim innym leżą w szufladach. W marcu, kwietniu, w maju ogłoszą się konkursy i wszystko wpłynie. A nowy burmistrz będzie kompletował dokumenty, montował nową ekipę, która będzie umiała środki unijne ściągnąć i wystartuje rok później, jeżeli w ogóle będzie miał jakieś pieniądze. Jeżeli będzie miał jakiekolwiek pieniądze. Proste? Tak będzie wyglądała nowa gmina. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Henryk Bazan. Jesteśmy na ty, na razie możemy mówić, jeśli już będzie burmistrzem, to będę się zwracał, panie burmistrzu. Mam takie pytanie. Planów wiele było do tej pory. Wszyscy organizowali jakieś tam przedsięwzięcia, oczywiście na papierze, które nie miały większości racji bytu ze względu na brak środków. Mam pytanie. W jaki sposób, to nie chodzi o to, jakie mamy plany, jakie mamy wizje, tylko w jaki sposób uzyskamy wkład własny do inwestycji, które będą poczynione na terenie gminy. Bo to nie chodzi o to, żeby zaplanować. Tam projektów w biurze leży może setki, a może tysiące, małych, dużych, kilkadziesiąt i niezrealizowane zostały przez to, że brak było tych środków. Mam pytanie konkretne. Skąd pieniądze, jak zorganizować gospodarkę w gminie i społeczną, i tą infrastrukturę, żeby pozyskać odpowiednie ilości pieniędzy i te inwestycje zrealizować? Dziękuję. Drogi Henryku, pytanie na miejscu. 2 800 000 zł kredytu grudzień 2012 wzięła gmina. Styczeń 2013 1 400 000 na koncie. 2 300 000 PES, 2 000 000 coś tam termomodernizacja. 8-9 milionów leży. Leży. Jakim prawem 2,8 miliona, które pozwoliliście burmistrzowi wziąć w grudniu 2012 leży na koncie i kto płaci za to odsetki i dlaczego z moich podatków? Gdzie? Dlaczego nie ma programu na 2 800 000 z grudnia 2012? Gdzie są te pieniądze i co się z nimi dzieje? Kiełbasa wyborcza? Roztopiecie całe miasto w 2 miesiące? 100 projektów, który radny silniejszy? Temu chodnik, temu drogę, temu wóz radzki. Kupujemy sobie wybory za moje pieniądze? Pytasz się o pieniądze z 9 milionów. Bo ja bym te pieniądze wszystkie trzymał. Wszystkie trzymał. Nowy burmistrz przyjdzie i będzie miał co? Pustą kasę. Dziękuję. Andrzej Rozwejko. Pytanie mam do ciebie takie, Mirku. Wiesz, zawsze wszyscy obiecują dużo, 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 a później się okazuje, że nie ma nic. Jak ty byś widział to nasze miasto myśliwskie? Co zrobić, skąd wziąć pieniądze na to, żeby odnowić to miasto? Bo to jest zapyziała dziura, aż wstyd przez to miasto przejeżdżać ulicą którąkolwiek. Nie ma. Jeżeli ktoś buduje jakiś sklep, elewację wokół zrobi metr na metr i na tym się kończy, a u góry tynki odpadają. Zresztą wiemy, jak to wygląda. Jak byś ty to widział? Nie mamy pieniędzy, bo nie ma. Jak to zrobić? Czyimi rękoma? Najlepsza wizytówka jest od iluś tam lat, jak tylko nastało starostwa. Pamiętam jeszcze, bo śpiewałem w takim a la kabarecie, jak od starostwa do myśliwosza zmierzał ten Baranowicz, coś takiego. A wie pan, z kolei z drugiej strony, piękny budynek, najpiękniejsza elewacja, jak się tylko wiąże do myśliwosza po byłym Koralu. To jest najpiękniejsza elewacja w mieście, którą wszyscy podziwiają na wjeździe.
ile razy rozmawiałem z kimkolwiek, nie ma na to pieniędzy. A skąd ty weźmiesz pieniądze na to? Dziękuję. No ja ci powiedziałem przez sekundkę. Pół roku temu było 9 milionów złotych. Pan burmistrz na pewno nam w następnym spotkaniu powie, jakiś fotogalbanika, tutaj tam, Felczaka, droga 300-500 tysięcy. Fajna sprawa. Burmistrz Gieruski też dużo zrobił. Halo, on też miał całą master. Zadasz drugie pytanie. Tylko jest jedno pytanie. Skoro wszyscy w Europie, wszyscy w Polsce budują wszystko ze środków unijnych, dlaczego my budujemy ze swoich pieniędzy? Ja tego nie rozumiem. Daj mi 9 milionów, daj mi 2 lata, a ja zrobię z tych 9 przynajmniej 20, a może i 27 razy 3. Ale daj mi te pieniądze, nie rozdaj ich po ludziach, po wsiach. Te wszystkie inwestycje, które burmistrz robi, są celowe i są dobre, żeby było jasne. Ja nie mam do tych inwestycji nic. Fundusz remontowy większy, pensje dla urzędników większe. Ze wszystkimi tymi decyzjami się zgadzam. To wszystko jest potrzebne. Tylko ustalmy komu, gdzie i kiedy. Ustalmy priorytety, co pierwsze trzeba zrobić. A nie bez planu, bez składu. Raz to, raz tamto, raz to, raz tamto. Wyjmujemy swoje i płacimy, i płacimy, i płacimy. I nie czekamy na żadne pieniądze. To trochę za mało jak na XXI wiek. Te pieniądze leżą w Brukseli. 300 miliardów. Halo, trzeba się schylić. Nic więcej. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam tylko do pana jedno takie, nie wiem, może to zdanie będzie dla pana jakimś przewodnią taką, przewodnikiem pana, jak pan by został burmistrzem. Moje pytanie to jest takie, co pan zrobi z radą gminy, jeżeli pan jako burmistrz jest ciałem wykonawczym i nic pan nie może zrobić indywidualnie, tylko na wszystko musi pan uzyskać zgodę od rady. I decyzje pańskie, wszystkie, jakie pan tylko by nie podjął, musi panu zweryfikować rada gminy. Umówmy się tak, nie będziemy narzekać na to, co było, ponieważ wszyscy nasi burmistrze i wszystkie rady z dzisiejszą zostały wybrane przez naszych wyborców. To my jesteśmy winni, że to miasto tak wygląda. Pan i ja. Zgadza się. Zgadza się pan. Mamy czas wyborów za 2 miesiące. Co ja mogę powiedzieć? Mieszkańcy Myśliborza, wybierzcie mądrze, nic więcej. A jeżeli będę burmistrzem i nie będę miał mądrych radnych, to będę się musiał z nimi poukładać. Nie kupić, tylko po prostu wskazać na priorytety, proszę pana, niech pan wierzy, ludzie wszyscy są do przekonania. Jeżeli oficjalnie się ludziom przedstawi program na sesji przed telewizorami i się zrobi fachowy harmonogram naprawy miasta, to myśli pan, że radni powiedzą nie? Jeżeli ktoś powie nie, to będzie mówił, dlaczego nie, bo nie? Czasy układanek poza się muszą skończyć. Albo wszyscy, przynajmniej 11-12 radnych, podpisze się pod pewnym programem naprawy tego miasta i będzie on święty, albo nie będzie w tym mieście nic. A burmistrz przyszły jest tym elementem, który musi umieć z ludźmi współpracować. Ze wszystkimi. Z nauczycielami, ze spółkami miejskimi. Tak, trzeba umieć współpracować z ludźmi. Trzeba kochać ludzi i trzeba być na tyle wyrozumiałym, żeby ich zrozumieć i przekonać. Trzeba mieć dar przekonywania. Nic więcej. Pan mnie, panie, tu nie przekona. Na pewno nie. Proszę pana, po tych 10-12 latach, co tu się dzieje, ja nie przekonam nikogo, bo to są bajki. Ja tak chorobczy, można sobie tak mówić. Tylko ja się pana pytam, kto jest w stanie to zrobić z nas 9, 10, 11 chętnych na burmistrza? Pan będzie chciał sobie zadać to pytanie sam, przy urnie. Czy pan wybierze pana A, B, czy panu C? I ten wybór należy do pana. Ja nie będę przekonywał. Ja przekonałem sam siebie.
Ja w ciągu 3 lat stworzyłem coś, w swoim życiu stworzyłem coś, dorobiłem się czegoś, ja pracuję po 12, po 16 godzin dziennie. Ja mam dzisiaj na głowie 105 pensji. Ja sobie zdaję z tym radę. Ja umiem pracować z ludźmi. Ja pana nie przekonam. Pana przekonują fakty chyba. Sobie pan poczyta, popatrzy na całą kadrę chętnych, wszystkich radnych i byłych burmistrzów. Pan oceni, czy tym osobom, które pan zna, dzięki którym osobom mamy miasto, jak miasto, czy może pan powie, ach cholera, może ten kraj coś zrobi. Albo będzie następny, ostatni już gwóźdź do trumny. Ostatni. Bo jeżeli teraz, najbliższe 3 lata, nie aplikujemy o jakieś środki unijne, nie zrobimy z tego miasta coś, to możemy już gasić światło. To znaczy, że pan twierdzi, że wszystkie, żadna decyzja, praca, czy cokolwiek, co zostało zrobione tu w Myśliborzu, nie ma dotacji unijnych, tak? Nie, proszę pana. Ja tylko twierdzę jedno, że w województwie zachodniopomorskim Myśliborz jest na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o zdobywanie środków unijnych. Nic więcej. To mówią statystyki. Inni zrobili więcej. Po prostu. To znaczy, że w Myśliborzu my jako, nasz burmistrz dotychczasowy, co jest, nie ma takiego sztabu, tylko dopiero pan będzie to w stanie zrobić, tak jak pan twierdzi, że pan to zrobi. Tak, proszę pana. Będę się starał naprawdę, żeby to było, ponieważ jedno, co umiem robić, proszę pana, to umiem liczyć pieniądze. Jestem ekonomistą z wykształcenia i biznesmenem z zawodu. Co umiem robić w życiu, to umiem robić pieniądze. A gmina to jest największa firma, która powinna robić pieniądze. Czyli nie wyższe podatki, nie zamykanie szkół, nie zwolnienie nauczycieli, bo to najprościej w biednego uderzyć, tylko proszę pana, miejsca pracy. Miejsca pracy i nowi mieszkańcy, nowe wpływy do budżetu. Nie może być tak, jak było do tej pory, ma pan przykład Lipiany. Nasza firma, Myśliborska, 40 osób pracowało. Gdzie jest? W Lipianie, 300 osób. Przykład sprzed chwili, Westfiber u pana Kołuczowy. 20-30 miejsc pracy. Gdzie są? W Dębnie. No jeżeli się nie dba o inwestorów, a potem jak to się przekłada? Przekłada się tak, że każdy nowy inwestor, który cokolwiek w tym mieście chce zrobić, kogo się pyta? Pyta się biznesmenów tutaj, naszych, znam takich. Jeżeli taki biznesmen nie ma klimatu, nie ma burmistrza na niego czasu, nie ma rąk do pracy, niech pan znajdzie u nas kierowcę, kucharza, recepcjonistę, nie ma nikogo. Wszyscy, którzy chcieli pracować, już pracują. Tam, za granicą. Więc nie ma tu wolnych, młodych ludzi. A jeżeli są, to jest ich bardzo mało. Dzień dobry, Jacek Kujawiński. Jeszcze tylko nawiążę. Panie Rysiu, jest jedna osoba odnośnie inwestycji unijnych w naszym UMIG-u. Jedna osoba. Na tyle milionów, które można zdobyć. Tylko jedna osoba. Czy powinien być cały sztab, całe osobne jakieś skrzydło zajęte przez kogoś, który będzie się zajmował tym, wie pan, o co chodzi, nie? To są takie pieniądze, a tam jest jeden facet. Jak? Ja nawet nie mówię o pieniądzach, to mnie nie obchodzi w tym momencie, ale chodzi mi o to, ile moglibyśmy zyskać. A ja pisałem w tym roku, obroniłem licencjat odnośnie zarządzania projektami europejskimi, pisałem pracę dyplomową o Myśliborzu właśnie. Od tego. My jesteśmy na ostatnim miejscu. Wszyscy mogą. Wszyscy czerpią z tego, bo jak oni się zamkną, jak zamknie się ten kurek w Brukseli, to my zostaniemy, tak jak pan Mirosław mówi, my zostaniemy z ręką w nocniku. To nie będzie nic już całkiem, bo nikt nam nie pomoże. I musimy teraz to zrobić. Ale jeszcze wracając do pytania, które chciałem, tak pozwolę sobie. Panie Mirosławie, czy miasto stać na wprowadzenie budżetu obywatelskiego według pana? O! Jeszcze nie. Tak, ogólnie tak, ale jeszcze nie. Dzisiaj, jak wszyscy mówią, pieniądze, które są albo będą, jest ich za mało. Po prostu mamy ich za mało. Potrzeby są tak duże, że fajnie by było znaleźć jakiś 1 000 000 złotych i powiedzieć, to jest ten budżet,
ludzie, zróbmy głosowanie, 5 projektów, 6, wymyślmy, zagłosujmy w internecie czy w inny sposób i zróbmy to. Każdy milion złotych jest potrzebny, żeby to miasto odbudować. I niestety burmistrz z radnymi i specjalistami ma decydować na razie przez pierwsze lata, co będzie robione. A wszyscy mieszkańcy muszą to widzieć. Za budżetem jestem, tak, ale jeszcze nie teraz. No, wchodząc tutaj zobaczyliśmy takie fajne Marina Navigator. Co to jest? Gdzie to ma być? Kto ma na to pieniądze i kiedy to będzie? Nareszcie, proszę Państwa, tak, to jest mój projekt sprzed 4 lat. Walczyłem długo, żeby na tych działkach, które są najpiękniejszymi działkami, jednymi z Myśliborza, działką, którą ktoś bardzo niemądry wystawił ją na sprzedaż, jedna z najgłupszych decyzji władz tego miasta. Mało tego, jeszcze parę innych działek wskazałbym, których nie wolno było nigdy, nigdy sprzedawać. Stało się. Stało się. W przeciwieństwie jednak do władz miasta, które mają działki dookoła, o których mówiliśmy, ja z tym projektem coś zacząłem robić. To znaczy stworzyłem wizję projektu, który może powstać. Teren jest uzbrojony, teren jest ogrodzony, teren ma pozwolenie na budowę, proszę Pana, w części koło Harcowskiej. Mogę w każdej chwili zacząć budować to, co tam pisze, te piękne apartamentowce. A z lewej strony ma powstać hotel. Tylko kiedy tworzyłem tam ten program 5 lat temu i 4, perspektywy rozwoju miasta wydawały się zupełnie inne. Ja już wtedy rozmawiałem z radnymi na ten temat. Mówię, panowie, żaden projekt się nie obroni, jeżeli miasto nie zrobi coś z samym miastem. I stało się. 5 lat prowadzenia ADRI i wiemy o tym, że dzięki dużej pracy udało nam się osiągnąć przyzwoity wynik finansowy, czyli ludzie przyjeżdżają, ale to przyjeżdżają biznesmeni. My nie mamy turystów. Hotele powstają tam, gdzie nie ma miejsc do spania, barliny. Buduje się następny. Kto ma zainwestować? Ja mam piękny projekt, zainwestuję od razu. Tylko niech tu przyjedzie 200, 300, 500 osób na tydzień. Niech tu będzie turystyka. Niech to, co się zaczęło w Szkunerze, dzięki nowym władzom, motoróweczki, coś się zaczyna dziać, coś się zaczyna budzić. Dopiero teraz, powinno być 8 lat temu. Te piękne motoróweczki, ludzie pchają się, żeby je wynająć. Tu zaczyna coś się trochę za późno. Kiedy ja to projektowałem 5 lat temu, ja myślałem, że to już, że to, co się dzieje dzisiaj, będzie 5 lat wcześniej. Ja byłem przekonany, że to miasto wykorzysta. Ja stawiałem na dzisiejszego burmistrza, jak my wszyscy. Ja po prostu liczyłem na to, że w tym mieście coś się będzie i będzie się opłacało. To jest po prostu ekonomia. To jest hotel. Więc hotel to jest, proszę Państwa, jest wizualizacja, jest, doczeka się miasto od ludzi. Temat ważniejszy, apartamentowcy z pozwoleniem na budowę, teren uzbrojony, przygotowany, proszę Pana. Wydałem więcej na promocję tego projektu małego, jak gmina wydaje na promocję całego miasta. Więcej wydałem. Niech Pan mi wierzy. Mogę pokazać dokumenty. Zainteresowanych było 100 osób, przyjechało 13. Osób, które chciałyby się osiedlić w Myśliborzu. Z Polski mało, więcej jest Niemiec. Wszystko Polacy. I wszyscy, to jest bardzo przykre. Piękna warta metodyka. Piękne miejsce. Piękne, ale jak ja mam tu mieszkać? Jak mieszkać w tym mieście? Sam najpiękniejszy apartament się nie obroni. I on się nie obroni, proszę Pana. Dopóki miasto się nie zmieni i nie będzie przyjazne dla turystów i miasto nie będzie wyglądać inaczej, jak każde miasteczko, które powinno wyglądać po tylu latach od transformacji, a u nas nic. Więc nie będzie apartamentowców, nie będzie hoteli, nie będzie miejsc pracy. Gasimy światło. Mam takie pytanie, które męczy nas, Myśliborzan, od wielu, wielu lat, od wielu pokoleń chyba już nawet, mogę powiedzieć. Panie Mirku, co z obwodnicą? I po pierwsze, i to jest takie dopytanie, co, jak skomentuje Pan nieudolność władzy
PO-PSL. Wiadomo, że zarówno w Warszawie rządzi ta sama koalicja, jak i u nas próbuje rządzić. I no jak się panu stosunkuje do tego, że mimo, że na pewno znajomych jakichś mają w samej góry, to nie potrafią zrobić takiej rzeczy, nie potrafią wpłynąć i skoro potrafią się umówić tutaj między sobą, każdy z każdym, to dlaczego nie potrafią się umówić tam i nie mogą nam pomóc? Kilka razy akwarium mi pękało w domu, bo tiry jechały. Autentycznie, tak jak tutaj stoję, tak mówię. I gdybym poszedł po jakieś odszkodowanie czy coś, ktoś by mi zapłacił? Nie, absolutnie, że nie. To jest taka trywialna rzecz, ale mury pękają, to wszystko. Dlaczego myśli, bo się jest szary, brudny? Od spalin, od tego wszystkiego. Te drogi cały czas się niszczą, to jest tragedia, nie? I jak pan się ustosunkuje do tego? Obwodnicy nie ma, to wiemy, i nie będzie do roku 2020. Bo te są rozpisane. Jesteśmy na jakiejś tam liście rezerwowej, na której na pewno leży nie tylko Myśliwórz, tylko jeszcze nie wiadomo X projektu. Rotnica nam zajęła miejsce. Proszę bardzo. Widocznie mają lepszy lobbing. Tak. Czego nam brakuje? Lobbingu. Jeżeli ja też tak myślałem. Ja w ogóle jeszcze kiedy zastanawiałem się pół roku temu, czy rok temu, czy spróbować wystartować na burmistrza, bo ja nawet tylko jeszcze mówię, jeszcze nie podpisałem, że będę. Więc myślałem sobie tak sobie, no, na pewno nasz dzisiejszy burmistrz będzie znowu burmistrzem. Bo jak w marcu, w kwietniu, w maju ogłosi, że weszliśmy na listę, bo ktoś tam wypadł, że w 2018-2019 obwodnica jest nasza, to ma w cuglach wygrane. Bo to jest wrzut tego miasta. Koło Adeli macie nową elewację. Powstała jedna w pół roku. Zobaczcie, jak wygląda na wysokości metra. To już jest czarne. Poczekamy, będzie zima i będzie śnieg. Ta elewacja jest do odnowy. Lew, centrum handlowe Lew, zobaczcie. Czy ktoś wie, że ono było malowane 2 lata temu chyba, albo 3? To już wygląda, jakby było stare. Panowie, jeżeli na nasze wysypisko śmieci przejeżdżają setki kilów dziennie, jeżeli na granicę do niebie się przejeżdża przez Myśliwórz, to nie będzie inaczej. Wolę szkoda inwestować pieniędzy w tą ulicę. Rozpacz, ale panowie z PSL i z PO u góry potrzebny jest lobbying. Naturalnie mówi się wszystkim, tam gdzie jest bardziej potrzebna, robi się badania, ale my wszyscy o tym wiemy, że głupi nie jesteśmy. Tam inwestuje partia, gdzie ma swoich ludzi, żeby pokazać, co zrobiła dobrego. Dlaczego u nas się nie udało? Nie mam pojęcia. I powiem wam, że gdybym był burmistrzem, też nie wiem, co będę zrobić. Spróbuję znaleźć, poprosić. Nie wiem, tutaj jest możliwości nacisku nie ma żadnej. Za rok wybory nikomu nie zabiorą żadnej obwodnicy, tylko dlatego, że Myśliwórz chce. A co to za Myśliwórz? Słabe PO, słaby PSL, słabe miasto, słaby biznes. My jesteśmy warszawianikiem. Tu myśliwa, że niedawno koło Fontanny, tam koło Urzędu Miasta i Gminy, był pan Gowin. Zadałem mu takie jedno pytanie. Czy on myśliwa, że dowiedział się wczoraj czy dzisiaj? Państwo zgadnijcie, jaka była odpowiedź. No comment. Słucham dalej. Wracam do tego połączenia Szkunera z gminą, gminy ze Szkunerem, wybudowania tego wyciągu narciarskiego, wieży, która ma gdzieś na tamtym końcu powstać, tak? A tu taka fajna wieża stoi, zabytkowa, pusta, wieża ciśnień. Nie można pomyśleć na tym, żeby coś tutaj ewentualnie w przyszłości. Przecież to jest puste i do niczego. Zrobić tam naprawdę piękną rzecz można zrobić, no ale to jest takie przyszłościowe. Dziękuję. Można zrobić wszystko. Naprawdę wszystko. Pomysłów jest tysiące. Można zrobić piękny pub na rynku, wystawić parasolki, można zrobić wszystko. Niech się znajdzie taki biznesmen, który zainwestuje. Można dać mu wieżę darmo, żeby zrobił u góry restaurację widokową, jak mu tam pozwolą wyburzyć jakieś okna, zrobić większe. Można zrobić wszystko. Tylko komu? Komu, proszę pana? Jeżeli miasto
założenia nie wiem, z komuny ma być turystycznej i turystyki nie ma, skoro powstał przemysł w Barlinku, czy sam pan dobrze wie, ja, sobota, godzina 18, Barlinek, czarno, nie ma gdzie usiąść, w samochodzie, do myśli Boża, też czarno, bo lampy nie ma i ludzi nie ma. Komu? Komu, proszę pana? Najpierw miejsca pracy, najpierw pieniądze. I mówię to z czystym sumieniem, to nie jest program na rok, dwa. Jeżeli za 4 do 8 lat zbliżymy się chociaż troszeczkę do Barlinka, to będzie sukces. A najważniejsze, bo miejsca pracy tutaj były. My musimy dbać o nasze miejsca pracy. Nie liczmy to, że nam spadnie jakieś jajko. Przyjdzie ktoś i wybuduje jakąś fabrykę na 1000 osób. Zakłady drzewne następne. Nie ma takiej opcji, jakby się zdarzyło tak. My dzisiaj musimy zadbać, proszę pana, o pana biznes, o wszystkich, o cały biznes, który jest w mieście. To nie może być tak, żeby pan burmistrz spotykał się na wódkę z całym biznesem, z ludźmi, którzy dają dzisiaj miejsca pracy w styczniu, żeby pogadać pół godziny albo godzinę. Stały kontakt kwartalny, proszę pana, z biznesem i pomoc dzisiejszym naszym przedsiębiorcom, a jest ich masa. Niech każdy z was zrobi jedno czy dwa miejsca pracy więcej, to będzie 300. To jest te 300, które nam 500 sobie uciekło z tych dwóch przykładów tylko. Dba się o swoich, o swoich. Co zrobił burmistrz Barlinka, kiedy myśli polska firma wygra przetarg? Nie mówmy jak, ale tak było. Unieważnił przetarg, bo mu wolno. Nowy był za 2 tygodnie. Kto wygrał? Firma z Barlinka. Zgodnie z prawem trzeba dbać o miasto. Panie Mirosławie, dlaczego kryształowa łaża, a nie tańszy w budowie park linowy? No, nareszcie. Kryształowa wieża kosztuje masę kasy. No by nikt się nie spytał. Na Facebooku 1200 ludzi lubi to, wszyscy mówią, ale fanaberia, co to jest, małpi gaj, a nikt nie zastanawiał się, panie kraj, skąd mamy te kasy? Po co to nam w ogóle? Po co nam wyciąg? Po co nam to wszystko? Nie można wywołać dyskusji. Jedyny pan Sobolewski skrytykował wszystko i powiedział, że to wszystko jedno wielkie oszustwo i koniec. Ja myślałem, że ja, nie wiem, coś wywołał na jakąś dyskusję. Kryształowa wieża kosztuje 3 miliony złotych. Naturalnie, że ona się spłaci, jeżeli zdobędzie się środki unijne i własne w wielkości 75%, ale jest to przyszłość. Dzisiaj to, co funkcjonuje na całym świecie, są wyciągi wakeboardowe. Jeszcze nie ma takiego wyciągu, oprócz Polski, który by nie zarabiał pieniędzy. Nie ma. To tylko w Polsce coś takiego istnieje, jak złe zarządzanie, kumple, dyrektorzy, ustawki, spółka gminna, spółka powiatowa, miejsce do ssania dla kumpli i przyjaciół. Niestety tak to wygląda. Przykład mamy najbliżej. Wszyscy mówimy Szczecinek, Szczecinek. Moim zdaniem nieporozumienie, jeżeli chodzi o montaż całego przedsięwzięcia, ale to było dawno. I proszę bardzo, z tego co ja wiem, Szczecinek wychodzi na prosto. Szczecinek nie dołoży w tym roku ani grosza do wyciągu. Nie, nie, dołoży. Ale mniej, tak? A dlaczego? Bo przyszła miotła z zewnątrz, z Wrocławia i wysprzątała wszystkie układy, układziki, że nie pracowało tam chyba 17, 12, przy wyciągu pracuje 5 osób. Sezonowo. Zarządzanie i pilnowanie tego zarządzania. W Polsce, no niestety, każda spółka jest w jakiś sposób obciążona politycznie. W związku z tym nie przynosi zysków. Koniec, kropka. Dlaczego, Mirku, nalegasz na to, żeby gmina przystąpiła do spółki ze Szkunerem? Jaki jest tego konkretnie cel? Jaki jest cel wniesienia gruntów, a potem zbierałeś podpisy pod obywatelskim projektem uchwały? Co to ma na celu? Mamy problem Szkunera, prawda? Szkuner widzimy, jak działa, nie ma pieniędzy, bo powiat nie ma pieniędzy. Prawda? Jest dzisiaj spółką, która być może zamknie się na zewnątrz.
i jest to budynek powiatowy. Ja uważam, że to jest nasz myśliwski obiekt. Jeżeli panowie Arkadiusze nie umieli się rok temu czy półtora dogadać, więc trzeba zrobić coś, żeby ten obiekt był znowu nasz. A podwójne zabezpieczenie własnościowe powiatu i gminy spowoduje to, że, bo ja uważam, że spółka musi mieć równo po 50%, że będzie prawdziwa rada nadzorcza, że nie będzie do tej spółki wkładania kupli, bo jeden będzie drugi pilnował drugiego. I to nie jest tak, że gmina ma oddać swoje ziemie najlepsze, bo nie ma co oddawać. To są pola, na które nie ma najbliższego pomysłu gmina, ani nikt. My, wchodząc do spółki, otrzymujemy w prezencie za darmo 50% wartości całego majątku powiatowego. Nie kosztuje nas to nic, jeżeli chodzi o budżet. Nic. Wartość spółki się podnosi. To, o co zadbał pan Mazepa, bo z tego co wiem, to wpisanie tego projektu jako projekt wojewódzki. Czyli mamy szansę na dofinansowanie 30%, około 1,5 miliona z województwa. Ten projekt, jeżeli dołożysz do tego kredyt własny w wysokości, załóżmy, 50% wartości tych wszystkich ziem, które ja wystawiam na około 4 miliony, to ma nowa spółka do dyspozycji majątku własnego 3,5 miliona złotych. Może się starać spokojnie, może wystartować z projektem wartości 6-7 milionów, bo ma więcej jak połowę. A maksymalne dofinansowanie jest 70%. Nie osiągniemy tego dofinansowania, ponieważ projekty, które się szybko samofinansują, a ten projekt wyciągu z biznesplanu się finansuje i z rzeczywistości dobrze wprowadzone szybko, więc dostaniemy tylko 50%. Jeżeli mamy swoje 3 miliony, to możemy dostać inwestycje na 6 milionów. Wyciąg to jest ile? 2 miliony? 3. To jeszcze są 3. Na co? Nie na wieżę, na ten obiekt. Tu przyzwoite pokoje, baza, żagle dla dzieci, wszystkie funkcje. To, co powinno być, to ma być ośrodek młodzieżowy, ale on ma ściągać młodzież ze wszystkich dookoła. On ma zarabiać, on robi to biznes, on ma spłacić kredyty i kreować zachowanie naszej młodzieży. Tu ma być centrum życia. Tu. Nie w Mohito, nie gdzieś tam. Tu. Takie są moje marzenia. Wiadomo, że spółka Szkunera podjęła już jakieś działania w celu realizacji tego projektu. No to nie wiem, takie na chłopski rozum rozumiejąc, po co kogoś na siłę uszczęśliwać, tak? Bo ty cały czas lobbujesz za tym, żeby te grunty zostały przekazane. Jeżeli jest rozwiązanie, które w tej chwili już nabiera, powiedzmy, rozpędu i te grunty nie są konieczne, żeby wykonać tę inwestycję, to ja się pytam, po co? W jakim celu? Po to, żeby podnieść wartość, nie wiem, gruntów koło jeziora leżących? Bo coś tu nie gra. To, co teraz się dzieje, to dzieje się źle, moim zdaniem. Nie. To, co robi teraz, powiem sam, a musi robić, i przypominam ci, że to nie jest mój projekt, to panowie Arkadiusze rok temu, ponad półtora roku temu dogadali się o powstaniu tej spółki, bo byłem przy rozmowach. 5 osób było, jedna z tych osób jest nawet na sali. To nie jest mój pomysł, to jest świetne rozwiązanie dla Myśliborza. To pan burmistrz dzisiejszy gwarantował, że zrobi wszystko, żeby do końca tamtego roku tę ziemię wytłumaczyć radnym, dlaczego należałoby wejść w tą spółkę i ten projekt powinien już dawno powstać. Ten projekt jest przez to, że nie ma tych ziemi, za drogi, będzie drogi i niefunkcjonalny tak, jak być powinien. Jeżeli masz budować wyciąg na wodzie, wszystkie maszty na wodzie, wszystkie, no to kosztuje dużo pieniędzy. Faza jest projektowa, dlatego to kosztuje teraz 3 miliony chyba, a gdyby spółka weszła, a gdyby gmina weszła, może byłby tańszy i pełniejszy. Jak ty sobie wyobrażasz, że w tym projekcie prawdopodobnie będzie założone 100-200 osób dziennie, na weekend 500 osób,
Jak ty chcesz w Szkunerze dzisiejszym wykarmić 100 osób dziennie? Nie mówię, 500. A 30% zysku z wyciągu to jest obsługa gastronomiczna. Następne 10-15 to jest wypożyczalnia sprzętu. Gdzie? A gdzie parkingi? Wystartują, nie daj Bogu. Przyjedzie 200 samochodów. Miasto zamknięte. Czy ma pan na to rozwiązanie, o czym teraz pan powiedział? Na ten temat tego, prowadzenia tego i... Tu jest to rozwiązanie. Jeżeli pan będzie tak uprzejmy, to mam karteczkę tutaj w rękę. Tak, z tyłu, proszę pana, za trybunami na stadionie jest miejsce na parking na 100 samochodów. Tuż obok. Tam parkują wszyscy. Płatny, złotówkę albo dwa. Znowu zarobek. 100. Na razie nie mają tego wyjścia. Przy kortach tenisowych. Małym kosztem tylko wydzielić parking. Linki, nie linki. Następne 100. Jest rozwiązanie. I normalna, prawdziwa organizacja. Jest. Na wszystko jest. Tylko projekt cały, który powstaje, musi być całościowy. Dlatego mówię, że musi być gmina. Jeżeli wystartuje tylko powiat i nie zrobią najlepszy wyciąg. Nie będzie infrastruktury i położą, czyli te pierwszych 1000 osób i powiedzą, fajnie było, ale... A tu nie ma być ale. Mamy, było fajnie, przyjeżdżam za tydzień jeszcze raz. Dlatego potrzebne są wszystkie tereny. Na tych terenach miejskich dzisiejszych musi być gastronomia. Muszą być domki kempingowe, piękne, pod wynajem. Musi być platforma jakaś widokowa, jakaś trybuna. Przecież tam będą piękne jakieś elementy do skoków, do zabawy dla dzieci. To jest projekt dla dzieci od 8 roku życia. To ma być rodzinny plac zabaw. A nie tylko impreza sama w sobie. I ma z tego czerpać miasto, więc gmina ma być uczestnikiem tego. Naturalnie, żeby było najlepiej, powiedz, zbuduje wszystko pięknie i zrobi to wszystko bardzo dobrze, bez gminy. Ja będę nowym burmistrzem i będę ręce zacierał, bo oni będą płacić kredyty, a ja będę wynajmował moje domki, moją gastronomię i brał kasę za ich pracę. Tego chcemy? Czy chcemy wspólnie zbudować coś dla tego miasta? A oni sobie nie dadzą rady bez gminy. Gwarantuję wam to. Mogą mówić, co chcą. Ten projekt, który jest dzisiaj robiony, nie znam go, nie chcę go nawet widzieć, uważam, że jest prawdopodobnie za drogi i jest niefunkcjonalny jak ten, o którym ja mówię. Dlatego gmina jest potrzebna. No właśnie, to jest dla mnie bardzo dziwne, słuchaj, bo zawsze wiadomo, że do tanga trzeba dwojga. Ty się w pewnym momencie w to wszystko włączyłeś. Nie wiem, przez jakiś okres na forach, na Facebooku przewijało się to, że ty jesteś autorem tego całego przedsięwzięcia. Przynajmniej tak dawałeś do zrozumienia. Ja to odebrałem, nie wiem, czy większość ludzi też tak to odebrała. Później nastąpił jakiś tam przełom, powiedzmy, poruszyłeś, powiedziałeś w końcu, przyznałeś, że to jest pomysł pana Olszewskiego i tak dalej. No i ja to czegoś nie rozumiem. Gmina, są radni, jest rada gminy, jest rada powiatu, ty się w to włączasz i gdzie tu logika, co ty chcesz zrobić? Czy ty masz jakieś przyzwolenie ze strony powiatu, nie wiem, czy powiat jakąś wyraził też chęć, że chce w tym uczestniczyć, czy gmina wyraziła chęć? Wiadomo, że to, co przedsięwzięcie jest celowe i fajnie by to było, żeby powstało, tylko ty tak dziwnie w to wszystko wszedłeś i odnoszę wrażenie tylko po to, żeby na tej bazie zbudować swoją kampanię wyborczą, bo taka jest prawda. Gdyby nie było wyborów w tym roku, działoby się dokładnie to samo. A to, że przez ten projekt buduje sobie kampanię wyborców, zgoda. Złożyło się tak, bo jeżeli czekamy na ten projekt ze strony radnych, którzy nic nie wiedzą i burmistrza i trwa to miesiącami, to mi jako obywatelowi wolno, bo to jest w statucie, zebrać 250 osób i zrobić sobie uchwałę. Jaką tylko chcemy. Więc to jest mój wybór i ja mam za sobą 460 podpisów, 460 osób powiedziało tak, my chcemy, żeby gmina przystąpiła do tej spółki. My widzimy w tym cel. My, jak nie, teraz my, to jest moje prawo.
jak każdego z was. Każdy radny, jako w niewielu gminach w Polsce, jeden radny w naszej radzie ma prawo stworzyć uchwałę. Jeden. A mamy trudniej. Obywatele 250. Więc niech radni sobie teraz tym problemem radzą. To nie jest wymyślona przeze mnie uchwała. To jest uchwała, o której władze powiatowe i władze miejskie rozmawiały z sobą rok czasu. To nie jest z kapelusza nic. To nie ja sobie wymyśliłem, że chodniki mają być wymalowane na biało. I teraz znajdę 500 osób i zrobimy uchwałę. To będzie śmieszne. Nie jestem pewien, czy takie pytanie już padło. Interesuje mnie na przykład, kto by był wykonawcą tego projektu, o którym pan mówi. Czy pieniądze pozostaną, powiedzmy, w pobliżu Myśli Boża, czy zostaną, powiedzmy, wytransferowane gdzieś poza? Chodzi mi o firmę konkretnie, jakiś plan na pewno, projekt, jeśli chodzi, jeśli ma pan projekt, zapewne też widzi pan wykonawcę, godnego, że tak powiem. I jeszcze drugie pytanie, może zupełnie odbiegające od tego wątku. Interesuje mnie dostęp do jeziora Myśliborskiego. W jaki sposób pan rozwiąże problem ogólnego dostępu do jeziora? Chodzi mi o dojście. Mam tutaj na myśli akurat Listom i okolice. Więc pierwsza część pytania. Budowę takiego wyciągu, budować taki wyciąg są dzisiaj w Europie dwie firmy. Naturalnie wszystkie możliwe prace przy tym wyciągu będą robione przez firmy polskie, to znaczy wszystkie bazy startowe, słupy, wyciągi, to co jest montowane u nas w ziemi, to co nie jest wysoką technologią, powinno robione przez firmy polskie. Natomiast jeżeli chodzi o sam wyciąg, mamy niestety dwóch wykonawców, którzy mają pozwolenia europejskie i robią to najlepiej na świecie i robią to na całym świecie. Są to dwie firmy z tego co ja wiem, niemieckie, ale czy są inni polscy wykonawcy? Myślę, że tutaj obecny pan Olszewski może coś nam na ten temat więcej powiedzieć, ponieważ on uczestniczy w tym projekcie i on dzisiaj rozmawia z potencjalnymi firmami. To jest pierwsza część. Ja oddam mikrofon panu Olszewskiemu za chwilę. Drugie pytanie było o pana dostęp do jeziora. Proszę pana, tak, byłem informowany, nazwijmy, i sam atakowany. Pozwoliłem sobie zadzwonić do RZGW, jak każdy człowiek, czy pani Małgosi, czy pana Wojtka, i się spytałem prosto, jaki jest stan prawdy dzisiaj? Co prawo polskie mówi na temat grodzenia płotami do jeziora? Więc proszę pana, stan prawdy jest taki. Płot może stać 1,5 metra od krawędzi jeziora. Skandal. Ale tak jest. I to nie ma w końcu. 1,5 metra od krawędzi, nie bliżej. RZGW dopuszcza, jeżeli ktoś zagrodził głębiej, to ma w odpowiedniej odległości 2, 3, 4 metrów zrobić furtkę, która ma być zawsze otwarta. I to jest wszystko, co może zrobić burmistrz, może wysłać straż miejską, żeby się przeszła. I tam, gdzie jest płot bez furtki zamknięty, dać mandat 500 zł. Ja wiem, o co panu chodzi. Ja bym też chciał zrobić ścieżkę rowerową w koło całego jeziora bezpośrednio na jego brzegu. Nierealne. To jest nierealne. To jest nierealne. Są miejsca, gdzie ją można zrobić, gdzie można mieć wjazdy. Są takie możliwości. To trzeba sprawdzić i wykorzystać. Ale prawa burmistrz nie zmieni. Burmistrz ma stać na stronie prawa i o nie dbać. To znaczy, jeżeli można, ja tutaj jestem całkowicie prywatnie, w związku z tym nie chciałbym zajmować stanowiska związanym ze spółką, ponieważ spółka realizuje zadanie powiatowe. Nie jestem upoważniony jak gdyby do wypowiedzi na ten temat, jakie rozmowy prowadzimy, z kim, kto może być potencjalnym inwestorem i na jakim etapie są zaawansowane prace. Wolałbym, żeby w tej sprawie jednak mimo wszystko wypowiadał się prezes. Dziękuję bardzo. Chyba dobrze zrozumiałem, czyli po prostu te grunty 3 miliony, które w założeniu tej twojej, bo to jest twój projekt uchwały obywatelskiej, nie ma co czego ukrywać, twojego autorstwa,
miało być wyprowadzone do spółki Szkuner. Teraz się okazuje, że no Szkuner jakieś kroki podjął, realizuje własne przedsięwzięcie, czyli kompletnie jest bezcelowe dalsze dążenie tej uchwały i jej przeprowadzanie. Według mnie, po co grunty o wartości 3 milionów, skoro pod plany są potrzebne dosłownie metry kwadratowe? Bo żeby posadowić słup, obniżyć wartość, obniżyć koszty wybudowania wyciągu, są potrzebne metry kwadratowe. Ile podsłup, ile słup zajmuje? 10 metrów kwadratowych? Podsłup plus tam jeszcze fundament, to po co przekazywać grunt o wartości 3 milionów? Czemu właśnie chcesz doprowadzić do tego, żeby taka sytuacja zaistniała? No, czy ja podejrzewam, że radni, no nie wiem jak się zachowają radni, ale no dlaczego? Po co są te 3 miliony? Po to, żeby podnieść wartość spółki? Dlaczego w dalszym ciągu, jeżeli wiadomo, że szkoły realizuje przedsięwzięcie, po co dalej za tym lobbujesz? To jest takie pytanie, gdzie to jest sens? Ponieważ Szkuner tego przedsięwzięcia nie zamknie do końca, tak uważam. Uważam, że panowie Artariusze i radni powinni się spotkać i spokojnie na ten temat rozmawiać. Na pewno nie ci radni. Wybory za pasem tutaj nikt nie będzie występował. Jak się zachowają władze, pani przewodnicząca? Myślę, że nawet nie pozwoli na głosowanie tego projektu. Ale jak? Ty myślisz i ja też myślę. Nie wiem. Chciałbym, żeby tak było. Ale słuchaj. Dzisiaj, ponieważ to bardzo zła chwila przed wyborami, nic z tego nie będzie. Nic z tego projektu nie będzie. Albo nie będzie głosowany, nie martw się. Albo większość radnych powie, że nie. Jeżeli władza... Jeżeli mamy władzę tak pewną siebie, uważam bezczelną, że w oczach kamer staje 11 czy 10 radnych i podnoszą nam z kapelusza śmieci na chwilę przed wyborami o parę złotych, to czują się tak bezpiecznie i pewnie, że będą dalej rządzić, że taki projekt obywatelski pierwszy w historii, to dmuchną na niego. Staną i powiedzą nie dopuszczą do głosu prezesa spółki, nie dopuszczą pana Olszewskiego, mnie, na brońcie Panie Boże, pani Chmielewska nigdy w życiu mi nie pozwoli stanąć przed kamerami całego myśli Boża i powiedzieć sobie o tym myślę. Bezczelność władzy jest tak duża w tym mieście, że nic z tego nie będzie. Nie przejmuj się. Ja tylko mówię, że ja mówię jasno i prosto. W tej formie ten projekt uchwały będę robił wszystko, że jak będę burmistrzem, to on ma przejść. Jak będę miał mądrych radnych, to przegłosują. A dzisiaj daj sobie oni muszą robić. Oni robią plan B, który jest niepełny, który jest byle jaki i który będzie ciężko finansowo zamknąć. Po prostu. A przy naszym udziale zyskają na tym wszyscy. Panie Mirku, jak pan będzie próbował w pojedynkę przekonać zespół naszych mądrych radnych, którzy zostaną wybrani, i jeśli pan oczywiście zostanie wybrany na radnego, jak pan w pojedynkę będzie próbował przekonać wszystkich radnych lub chociażby część do swoich genialnych finansowych pomysłów i żeby nasze spotkania obecne i przyszłe nie skończyły się tylko na wyborczej, spotkaniowej retoryce. Dziękuję. Mamy po raz pierwszy w historii myśli Boża taką możliwość, bo mamy okręgi jednomandatowe. Dzisiaj to ty w ramach swoich 2, 3, 5 ulic będziesz wybierał człowieka. To nie będzie pan znany nazwisko, które wystartuje nie wiadomo skąd, albo te kobiety się podzielą, bo oni są pewni, że wszyscy wygrają i wszyscy wejdą. Jeżeli tak będzie, to będzie źle. Ale ja myślę, że społeczeństwo myśli Boże całe dojrzało do tego i wszyscy mówią dość. Tak dłużej być nie może. My panom, 8-letnim radnym, 12-letnim radnym, burmistrzom, wiceburmistrzom dziękujemy. Panowie, i wy już nam zrobiliście miasto przez ostatnie 8-12 lat. Jeżeli naród tego nie zrozumie, trudno. Mamy takich polityków i burmistrza, jakie wybieramy. Koniec, kropka.
Jeżeli większość pójdzie do urny tych, którzy nie chcą, żeby tak było, chcą, żeby to był skansen, to będziemy mieli skansen. Jeżeli młodzi dumnie ruszą, żeby zagłosować za Nowym Miastem, no to niestety, jeżeli starsi ludzie nie zrozumieją, że tu jest potencjał dla nich, że to, co się robi, są projekty unijne, cała masa dla naszych ludzi po 65, po 65 roku życia, że nowe perspektywy, 67. Ogólnie w statystyce jest takie, co jest 65 rok życia i tu mamy, nie wiem, połowę społeczeństwa w gminie jest ma więcej niż 65 lat. Jeżeli oni nie zrozumieją, że tak dłużej być nie można, bo wnuki im wyjeżdżają i synowie i wpadną raz na rok, na tydzień czasu i szybko trzeba spieprzać gdzieś na wczasy, bo tutaj ich nie ma, trudno. To wszystko zależy od nas. Starać się o funkcję burmistrza, to robi się lepiej jakąś przemyślane solidarność. Kto będzie mnie popierał? Na podstawie czego cię będą popierać? Ja wiem, że ty tu jesteś długo. Niektórzy cię znają, ale większość się nie znają, bo cię tylko widzą w telewizji, bo rady się kłócą w twojej sprawie. Ale żebyś ty chociaż coś postawił, nawet ten taki... Śmiesznie to powiem, ubikacje, to by cię znali z czegoś, a ciebie nie znają z niczego. Ja jestem całym sercem za tobą, no ale ty nie przyciągniesz do siebie tych kandydatów, żeby na ciebie głosowali. Ja głosuję tylko 15% myśli Bożych ludzi. I właściwie chodzą się tylko co do kościółka chodzą i nie swoich wybierają, a na ciebie nikt nie będzie głosował. No to jak ty chcesz to zrobić? A co robimy dzisiaj? Próbujemy coś zmienić. Ty mnie popierasz, ty wiesz, że ja coś w życiu osiągnąłem i ja mogę coś to zrobić. No, dobrze. Ludzie muszą mnie poznać, mamy jeszcze 2 miesiące. Ludzie muszą wybrać. Zostajemy przy starym, czy ryzykujemy, idziemy na nowe, młode. Koniec. I nie patrz na Kościół, bo ja wiem, z jakiejś opcji jesteś. To są wszystko nasi wyborcy, stary. To są wszystko ludzie, którzy w tym mieście chcą mieszkać. Ja rozumiem, o co ci... Ja rozumiem, niczym mnie ludzie nie mogą... Ja nie jestem aktywny, ja nie jestem radnym, bo byłoby mi wstyd. Tak, byłoby mi wstyd, halo. Ja się... Kim ja jestem? Skrzyknąłem grupę ludzi, pan Jakubiszy, Warachowski i ja, lat temu 3, udało nam się po wielkiej walce z Radą dostać kawałek gruntu, żeby zbudować korty tenisowe. I udało się 3 społecznikom zmobilizować trochę biznesu, 20-30 osób do pracy. Wydaliśmy z własnych pieniędzy 10 tysięcy złotych, zbudowaliśmy korty tenisowe, które pięknie wyglądają i są warte dzisiaj 150. Właśnie rośnie krzaka, którą widać. Halo, w tym mieście trzeba dać ludziom możliwość działania, a nie my musieliśmy chodzić i się prosić o kawałek łąki, która w dalszym ciągu stałaby tam pusta, tak jak stoi wszystko inne. Spójrz na korty tenisowe obok, gminne. Nędza i rozpacz. To aż wstyd dla miasta, że piszą jakieś klandyki. To po prostu jest, to jest skandal. Każdy koło tego przyjeżdża. Co zrobić? Którzy cię będą popierać. Co z tego twojej gadki? No co mi zgoiła? Ta gadka pójdzie w telewizji zaraz. No to dwóch ludzi tu przyszło. Dobrze, ale słuchaj, ta gadka pójdzie w telewizji. Ale... Następne spotkanie za miesiąc będzie ogłaszane przed miesiąc czasu, może przyjdzie 30 osób. Tak, witam serdecznie panie Mirku. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu. Ja, jak wiadomo, reprezentuję problematykę osób niepełnosprawnych. W związku z tym mam pytanie, jak pan zostanie burmistrzem i jak pan zamierza rozwiązać w mieście problematykę barier architektonicznych pod kątem osób niepełnosprawnych? Tak, jak to się dzieje na całym świecie. Mamy przykład, nie wiem, wszyscy wiemy, jak to się robi. To jest standard. Jeżeli jakaś ulica będzie robiona czy chodnik, o to trzeba zadbać, bo to prawo trzeba tego dbać i to wykonywać. Nie może być tak, dobrze, nie możesz wejść tutaj. Okej, nie musisz tu wchodzić, ty do urzędu nie możesz wejść.
Tam nie ma windy dla ciebie, która kosztuje 20 tysięcy złotych, a nie jesteś jeden niepełnosprawny. Ty masz wejść do urzędu, zapukać w drzwi, bo panie burmistrzu, proszę zejść na dół, bo ja nie mam jak tam wejść, albo niech pan mi da dwóch, którzy mnie tam wniosą, a ludzie na wózka. Przecież rozmawialiśmy, wiesz, mój ojciec nie miał całe życie jednej nogi. Jestem wychowany przez inwalidę. Wiem, co to znaczy. Wiem, co znaczą te bariery, kiedy się chodzi z protezą albo bez. Ja to wszystko rozumiem, bo ja od małego z tym żyłem. I ty myślisz, że ja, jeżeli będę burmistrzem, nie zadbam o to dzisiaj podstawy cywilizacyjne, podstawy, winda dla niepełnosprawnego do urzędu i masę innych rzeczy, to jest elementarz. O tym nie trzeba do mnie na ten temat, proszę o tym nie mówić. Dziękuję. Myślimy, że wygląda tak, jak wygląda, czyli jest jednym z niewielu miast w Polsce, które się zwija. Drastycznie się zwija, zamiast się rozwijać. Przykładem ta plaża. Ja tą plażę pamiętam od roku 70. Ona dosłownie z roku na rok, plaża w mieście, które rzekomo potencjał turystyczny, która powinna przyciągać turystów, ona z roku na rok jest nie tylko, nie jest piękniejsza, nie tylko nic się nie buduje, ale z roku na rok coraz brzydsza. Po krótko mówiąc, to miasto się zwija. W dużej mierze, nie tylko, ale w dużej mierze dzieje się przez to, że przez ostatnie wiele kadencji kolejni burmistrzowie są skonfliktowani z Radą. Ja to śledziłem na bieżąco, pracowałem w telewizji TVP. To nie tylko, że oni się budzą na sesjach, oni się wręcz prywatnie ci ludzie nie lubią. Burmistrz nie lubi radnych, oni wręcz czasami prywatnie, jak z nimi porozmawiają, oni się wręcz czasami, to się o nienawiść pociera. I w związku z tym nie mogą niczego załatwić. To się kłócą, czasami sami radni nawet burmistrzowi czegoś nie uchwalają, poza merytoryczne względy. Sądzisz, że jest jakiś sposób, gdyby został burmistrzem, żeby uniknąć takiego skonfliktowania burmistrza z radą tutaj naszego miasta i gminy? Jeżeli ci sami panowie w tym samym sosie nie robią już 12 lat, no bo tak jest chyba jeden czy paru radnych jest tylko 4 lat, są wszystko panowie, które mają doświadczenie wieloletnie, to mają też zaległości bardzo duże i naległości. Co trzeba zrobić? Po to trzeba wymienić tych ludzi, na młodych, nic więcej. I jeszcze musi być dobry burmistrz, który nawet z tymi starymi, którzy wejdą, doświadczonymi i też potrzebnymi, bo są tam jednostki bardzo wartościowe w dzisiejszej Radzie. Są panowie. Prawda, prawda? Po prostu trzeba z ludźmi umieć rozmawiać. Nic więcej, rozmawiać, dyskusje. Trzeba umieć prowadzić zespół ludzi. Jeżeli ktoś nie miał nigdy pod sobą 100, 200 ludzi, jeżeli nie umie organizować i wymagać, nie jest konsekwentny i ulega wpływom, albo daje się nakręcać, albo wkręcać, jak chcemy, to nazwijmy, no to nie będzie w stanie ogarnąć nawet tej rady, która będzie nowa, młoda, czy młodo-stara. Koniec, kropka. Mirosław Cieślak. Mirko, słuchaj, tak ciebie słucham i dochodzę do jednego wniosku. Mówisz, że tak, brak partyjniactwa, coś takiego chce zrobić i kolesiostwa, że nie będzie. A nie mówisz nic o tym, jak powstał obecny zarząd tej spółki, Szkuler. Czy te osoby mają kwalifikacje do tego, żeby to prowadzić? To raz. Dwa. Mówisz, że nie będziesz inwestował na razie w swoją działkę, bo nie ma warunków, myśli Boże. Czyli jak zostaniesz burmistrzem, wtedy zainwestujesz, bo będą warunki, tak? Pierwsza sprawa. Zostawmy dzisiejszą spółkę Szkuler ZOO, bo jest to dzisiaj element podatowy i na nią nie mamy wpływu i nie możemy na ten temat dyskutować. Mówię tylko jedno, jeżeli ja będę burmistrzem i to będzie spółka powiatowo-gminna, to nie będzie kolesiostwa, ani partyjniactwa, ani wujków, trójków i strejków. Gwarantuję ci to, ponieważ ja wiem, jak trzeba to robić, punkt pierwszy. Punkt drugi, jak będę burmistrzem, nie zbuduję tam też nic. Nic. To rynek zdecyduje, proszę pana. Jeżeli znajdzie się 9 osób, a mam teraz dwie, które chcą tam mieszkać i zapuka do mnie do tego ogłoszenia w internecie, wszędzie jest w katalogu, weźcie sobie, leżą mi setki, wydrukowane było 5 tysięcy. Jeżeli znajdzie się jakichś dwóch się znalazło, jeśli się znajdzie jeszcze 7 desperatów i powiem, ale fajne miejsce, płacimy i to bardzo tanie jak w Berlinku, to budowa ruszy z dnia na dzień. Ale to miasto, ścieżki rowerowe, klimat w mieście, przynajmniej rynek, cokolwiek musi powstać, żeby ludzie chcieli mieszkać. To nie ma nic wspólnego, że ja będę burmistrzem. Jeżeli nowy burmistrz zrobi dobrze dla miasta i w ciągu 3-4 lat to miasto się obudzi, to i u mnie, to wszędzie ruszą inwestycje. I tu nie chodzi o to moje, nie moje. To w gminie ma być ruch.
to działki gminne wszystkie muszą mieć pieniądze, muszą mieć wartość. Tu trzeba wprowadzić młodą krew i nową perspektywę życia. Czyli rozumiem, że ten zarząd, który obecnie jest, zmienisz, tak? Naturalnie, że tak. Ja nie mówię, że zmienię dokładnie, słuchaj, przede wszystkim, jeżeli powstanie taka spółka nowa, prawda, bo ta przestanie istnieć, albo ta się zmieni jej. Ja nie wiem, czy ja zmienię. Ale ta spółka może przestać samo istnieć. Ale posłuchaj, ja nie mam wpływu na to, co robi dzisiaj ta spółka. Ja wiem, kto w niej pracuje, bo to są moi dobrzy znajomi. Ja nie umiem ocenić ich pracy, bo ja ich pracy nie kontroluję i ich pracy nie widzę. No nie wiem, no był pan prezes, mówił, to jest tajemnicą, tego jest prezes, a nad nim jest pan Mazeta i co oni robią, to ja nie wiem. Jeżeli wejdę do spółki, to zobaczę i sprawdzę, co ci panowie wymyślili, zrobili i czy ich praca była dobrze wykonana. Dzisiaj możemy sobie tylko gdybać. No tak, ale jak wejdziesz do spółki, to i tak nie będziesz władny ich zwolnić, bo dalej już ta spółka jest powołana. A ty jeszcze chcesz przekazać teraz do tej spółki ziemię. No tego nie rozumiem. Czyli działasz też właściwie na poczet swoich kolesi. No taka jest prawda. Ale ja nie powiedziałem nigdy w życiu, że jeżeli bym miał gdziekolwiek nie zatrudniać znajomych, jeżeli znamy, ty znasz połowę miasta, pan Cielecki ani pan Proszewski nie są moimi kumplami. Ja z nimi wódki nie piję, a jak się spotykam, to raz w tygodniu, tak, halo. Tak samo możesz powiedzieć o każdym się, o wielu. I dobrze wie, że tak jest. Nie mam żadnych interesów wspólnych z tymi panami. No na przykład, przypomnę ci tylko, że to jednak był twój pomysł z wyciągiem pana Olszewskiego, bo to ty pierwszy przyjechałeś na spotkanie do Wobru i powiedziałeś, że coś takiego jest w Szczecinie. Panowie, to nie się z tego wycofać, nie wiem do czego. Nie. Fakty są takie, w 2008 roku umówiłem się z panem Bieruckim, że chciałbym zbudować wyciąg 400-500-metrowy na wieży. Dostałem wstępne pozwolenie od pana Bieruckiego na działanie w tej kwestii. Warunkiem było jedno, ziemia miejska, która jest, musi być wydzierżawiona temu, kto postawi wyciąg. Było dwóch inwestorów prywatnych, bez gminy, bez nikogo, które miało nam postawić fajne miejsce na coś małego, bo tylko jeden słup na wodzie, a 3-4 słupy na brzegu. Kiedy doszło już do planów i do odwiertów, poprosiłem pana dzisiejszego kandydata na burmistrza Jabłońskiego, a wtedy wiceburmistrza miasta, żeby przekazał radnym jakiś list intencyjny. Ja chcę coś wiedzieć, bo jeżeli mam zainwestować, czy grupa przeze mnie reprezentowana ma zainwestować jakieś pieniądze, to ja muszę być wstępnie wiedzieć, czy radni wydzierżają ten teren i za jakie pieniądze na 10-15 lat. To jest to logiczne. Pan Bieruski wtedy się z tego przedsięwzięcia wycofał i to jest koniec. Ja chciałem zbudować tam. Natomiast projekt w tym miejscu powstał przez pana Olszewskiego. To on chodził do burmistrza i do starosty i to on ich złączył, nie ja. Ja się dowiedziałem po fakcie, że oni się na to zgadzają. Nie, wiesz dobrze, że ty byłeś pierwszą osobą, której to domyśli Boża ten pomysł przybył. No tak powiedziałem, ale nie w tym miejscu i 8 lat temu. To był pierwszy klub. 6 lat temu. Po 2008, dokładnie. No. To był pierwszy klub, drugi był już tylko. Żeśmy na ten temat sami rozmawiali, dobrze o tym wiesz. Dopiero później się wszystkim pod to podłączył. Nie wiem dlaczego ty się od tego żegnujesz tego. Jaki masz ten interes, bo tego nie wiem. Bo ja rozumiem, posłuchaj. Pomysł jest fajny, tylko czemu ty się od tego żegnujesz, jeżeli mówię o samym wyciągu. Bo dopóki nie będę miał wpływ realny na jego powstanie, to jestem nikim. My możemy sobie dzisiaj gadać. No ale dlaczego się odżegnujesz od tego, że to był twój pomysł? Próbujesz promować Olszewskiego, nie rozumiem. Ale ja nie promuję pana Olszewskiego. Pan Olszewski spotkał się ze mną w marcu, tego poprzedniego roku, mówiąc mi o tym projekcie, o tym, że jest zgoda burmistrza, to on chodził do burmistrza i do starosty. Zgadza się. Nie nakręconym drzewem. Dobrze wie, że był jeszcze wcześniej, bo był jeszcze przed 2012 roku. Myśmy rozmawiali o wkrótce, przypomnę sobie. To było w 2013. No właśnie.
13, a nie 13. W 2012 żeśmy rozmawiali na ten temat na Wopórce. Sam mówisz, jak to należy technicznie zrobić i tak dalej. Ja po prostu wiem, jak to trzeba zrobić, bo pracowałem nad tym przed 8 laty. Okej. Okay. Ale tą osobą, czy też tym projektem, który... Powiedz, jakie to ma znaczenie? Właśnie pytam się ciebie, jakie to ma znaczenie? Tam nie ma żadne. Najpierw piszesz na Facebooku, że jest praktycznie ty jesteś pomysłodawcą, a za chwilę się z tego wycofujesz na korzyść pana Olszewskiego. Tego nie rozumiem. To jest właśnie próbowanie tej spółki. Poprzez ciebie. Nie. Tak. Ponieważ w tym projekcie... To jest znowu kolesiostwo. Nie. Brońcie Panie Boże. Brońcie Panie Boże. To nie jest kolesiostwo. To jest prosta sprawa. Wszystko, co robi pan Graj w tym mieście, to jest B. Ponieważ wszyscy w tym mieście radni i wszyscy mają mnie za wątpliwego biznesmena, oszkablera. Przecież ten wydział ma powstać po to, żeby zbankrutował i żebym ja tą działkę przejął. Halo, nie wiesz tego jeszcze? Słyszałem to, ale no, ja to robię specjalnie, żeby to miasto jeszcze zadołować. Ja chcę być tu królem. Dali mi, kretyni, działkę jedną, to mi mało. Wykupię szkunę i wszystko dookoła. Sprywatyzuję i będę przyjmował tylko Niemców. A dla mieszkańców wszystko zamknę. No tak oni rozumują. No więc daj im tak rozumować. Tak oni rozumują. Nie ciągnij takich głupot, czy pan Olszewski... To nie są głupoty, bo jeżeli tu powstała... Jeżeli powstanie, posłuchaj, jeżeli powstanie nowa spółka, tak? Szkoda. Ale tak nie zlikwidujesz, nie jesteś w stanie. Jeżeli do tej spółki, która istnieje, wejdzie gmina, powstanie nowa rada, nowy zarząd. I to nie będą kumple, i to nie będą panowie, którzy mają glejt sprzed 30 lat, że wolno im być w spółkach, bo dzięki Bogu mogą być notariusze, radcy prawni. Mogą być ludzie normalni, których trzeba ściągnąć i dać im te paręset złotych zarządzania. Nie, ty nie możesz być. Może niech będą osoby, które się znają, jak ten interes to skleić. Albo tak, ja ci mówię, tam mają być transparentne osoby, nie wujki, srójki, stare. I wtedy zobaczysz, jakie mam intencje. Bo ten zarząd, którym ja będę pilnował, musi pilnować tej spółki. I czy tam będzie pan Olszewski, Kowalski? To nie mi do tego rządzić. Ja nie od tego jestem. Ja chcę mieć święty spokój. Ja chcę zostawić turystykę. Ja chcę zostawić infrastrukturę, żeby to budowała też inna spółka, nowa, złączyć MPG z wodociągami, tak jak było kiedyś. Żeby nowa, dynamiczna spółka, tak samo z dużym majątkiem, powiększony, wzięła się w końcu za infrastrukturę miasta. To ja chcę zrobić to, co robią Golenice. Zmobilizować ludzi na wsi, żeby na każdej wiosce powstała oczyszczalnia ścieków. To jest pomysł na życie. W XXI wieku są gospodarstwa rolne, które nie mają szamba dzisiaj. A jak mają to szambo, to nikt tam nie przyjeżdża i tego nie wybiera. XXI wiek, halo. I ja nie chcę mieć z tą turystyką nic do czynienia. Ona ma mi przyciągać nowych mieszkańców. Ja nie jestem od ustawiania, ani od rządzenia w spółkach. Te spółki mają być dobrze zarządzane. I nie wjeżdżać, co mój kolega, czy nie mój kolega. Ja będę tego unikał. Dobra. Ale w końcu powiedziałeś, co chcesz zrobić. To mnie cieszy. Cały czas mówię. Nie, to ten polityk to tutaj mówisz. Infrastruktura, szkolnictwo i tak dalej. Ale powiedziałeś kompletnie. Teraz w końcu powiedziałeś, to czy ten konkurs. Szkolnictwo. Nie zwolnię żadnego nauczyciela, nie zamknę żadnej szkoły na Medyjskiej. Jestem przeciwko 30-osobowym klasom. Chciałem ci powiedzieć, że kandydat na burmistrza ma plany na miasto, nie na rok, dwa. To, co mówię, to nie będzie zrobione szybko, powiedziałem to na początku. Uzdrowić, ja nie mówię, prądzie Panie Boże, nie wymaga mi słowo reforma, ja nie będę... Uzdrowić szkolnictwo w myśli, bo usług. Kadry nauczycielskie myśli Bożu nie ma. To trzeba stworzyć, do tego są nauczyciele i związki stare. Ma być tak, że wszyscy mają z chęcią chodzić do naszych szkół, a nasze szkoły mają być najlepsze w województwie. I nie jest to problem na rok. To jest na 4, nawet na 8. To jest perspektywa, do której trzeba dążyć. Na pokolenia. Dobrze, ale coś trzeba zacząć robić w końcu. Bo obcinać to każdy umie. To jako biznesmen powiedziałbym, dobra, zapłacę przez rok, dwa więcej, ale zbudują
bum, halę widowiskową bez sensu. Coś się stanie. A u nas podatki idą do góry, nic się w mieście nie dzieje. Ludzie uciekają w klasach po 30 osób. No stary, tu jest wszystko się dzieje odwrotnie, jak na całym świecie. Młodzież ucieka. No my aż by młodzież została, to musi być szkoły. A żeby była nowa młodzież, to musi być infrastruktura. Halo. Ale nowi mają zacząć przyjeżdżać i mieszkać. W moim apartamentowcu 18 rodzin. Nowy. To zróbmy tak, żeby oni przyjechali. Ja tutaj chciałem do pana jeszcze pewną rzecz, pana z SLD chyba, tak? Proszę pana, ja w tym momencie mogę zacząć robić nam potomków. Naprawdę. Tylko potrzebuję kobiety i pracy. Rozumie pan? No właśnie. No, w tym momencie. Mirek, a ja mam z kolei do ciebie pytanie. Powiedz mi, przed chwilą padły słowa, że chcesz wodociągi i PGK połączyć razem, tak? A jaki masz pomysł na zbicie cen ciepłowodów w Myślborzu, które są masakryczne? One są dwukrotnie wyższe jak w całej Polsce. Mieliśmy na to jakiś wpływ, kiedy byliśmy właścicielami, czy jest to, nie będę tego oceniał, bo nie znam szczegółów. Wiemy, że pewne prace sprawdzające są pewne organów i zostawmy to na boku. Ja wierzę w to, że pan burmistrz zrobił wszystko, co mógł zrobić, żeby się tego pozbyć, bo taka była jego wiedza, polityka. Daleki jestem od tego, żeby cokolwiek insynuować, że CBA za nim chodzi. CBA chodzi za każdym dużym przetargiem, za każdą dużą sprzedażą w każdym mieście. Koniec, kropka. Nie wolno z tego robić sensacji. Pan burmistrz nam obiecał na spotkaniu bodajże półtora roku temu, że podgrzanie kubika ciepłej wody spadnie do 10%. Ceny jednostkowe energii wzrosły o 80%. Drogi Andrzeju... Płacimy jak w Poznaniu za ciepłą wodę, no chyba sobie ja jakoś. Jednostka wzrosła. Co nie zmienia postaci, że Poznań, ale w Poznaniu też wzrosła, tak? No ale płacimy dwukrotnie więcej jak w Poznaniu. Porównaj cenę zakupu gazu, myśl Boże, w Poznaniu wtedy będziesz wiedział. Myślę, że taka sama jest. Albo myślę, że jest taka sama. No ja widzę, że uczestnicy mi pomogli i chyba nie mam wiedzy, wiem, że jest źle. Dlaczego się tak stało? Kto zainwestował kiedyś 12 lat temu w tym kocioł albo w tamtym kocioł? Ludzie, dajmy sobie z tej święty spokój. Było, minęło. Ja proponuję jedną dużą krechę. Nie patrzmy, co było, kto zrobił. I znowu będziemy wracać, że wysypisko śmieci, że przewałka największa w mieście, że to mamy wysypisko śmieci, musimy się z nim poukładać, żebyśmy płacili jak najmniej. Mamy wodociągi, jakie mamy? Mamy MPG, jakie mamy? Musimy po prostu spokojnie to wszystko reformować. Doprowadzać do normalnego stanu. Tu musi przyjść w końcu normalność w tym mieście. Ma zniknąć słowo załatwie. I koniec. Tutaj była mowa o frekwencji na pana zebraniu. No widzę, że nie jest zbyt wysoka. Mam taki pomysł dla pana, jeśli chodzi o reklamę. Może pan się zobowiąże na przykład, że jeżeli nie uzyska pan tego, czego pan obiecuje, to tak w formie reklamy, to będzie doskonała reklama dla pana. Przejdzie pan na przykład na Bostoka Jezioro Myśliborskie dookoła jednego dnia. Ja jestem za. Czy pan to jest w stanie zadeklarować tutaj zebranym wszystkim obecnym? Ja już pewne deklaracje zrobiłem. No jest taka fajna strona, Myśliborz 2000 pisane 16. Mało jest tam jeszcze osób przed 20 minut. Tam są wszystkie moje złote myśli. Jedno z tych złotych myśli jest taka, jeżeli uda mi się wygrać te wybory, uda, jeżeli przez 2 lata nie uda mi się ogarnąć gminy, jeżeli wejdą osoby, które będą robiły wszystko, żeby mi utrudnić życie w tym i żeby się w dalszym ciągu nic nie działo, to ja wtedy się poddaję. Ja mówię wtedy, chory jestem na serce, pękła mi wątroba, róbcie sobie wybory albo weźcie kogoś innego. Ja nie mam ochoty zarządzać miastem. Ja chcę wspólnie z 21 radnymi rządzić i zmieniać to miasto. Ja nie mam czasu na pierdoły. Tylko wspomnę, że do tej pory, z tego co wiem, nikomu się to jeszcze nie udało.
Także pan tutaj hasło jest dość takie odważne. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę jednak tak mało prawdopodobne. Wspomina pan o kolesiostwie, że chce pan zlikwidować. Jak pan sobie wyobraża na przykład współpracę z ludźmi, którzy będą panu, zresztą to już pytanie padało, którzy będą panu nieprzychylni. Więc najłatwiej jest wtedy zebrać grono ludzi dobrze znanych, że jak powiem, ciotków, wujków i tak dalej, innym podobnych, którymi się doskonale z człowiekiem współpracuje i nie wiem, no pan mówi, że to chce nagle zmienić jakąś tradycję, która jest nie tylko tutaj w tym miejscu, ale również w innych obszarach Polski. I ja szczerze mówiąc nie widzę szansy na to, żeby to się zmieniło. Wiadomo, no, jest koniec, skończy się pana kadencja, zakładałem, że pan dojdzie do tego, osiągnie pan to, co chce osiągnąć i wtedy pan rozłoży ręce i powie, no niestety, przepraszam, obywatele nie udało się. Na tym się skończę. Nie, proszę pana, nie. To pan będzie wybierał, nie ja. Ja też będę wybierał. Czy pan nie widzi jednego, że to miasto ma już dość? Czy pan tego nie widzi? Czy pan nie mieszka w tym mieście i na tej wsi, że na każdej wsi wszyscy mają tego dość? Że gmina mówi już nie? Rozmawialiśmy niedawno, prawda? W Golenicach. Ja tam rozmawiałem jeszcze z 30 osobami. Wszyscy mówią, tak dalej być nie może. Jeżeli to jest czcze gadanie wasze, to zostanie jak było. Albo wszyscy się zmobilizujemy i zrobimy coś innego. Fajno, nic się nie da. To po cholerę tutaj jesteś dzisiaj. Bo ja jestem po to, żeby pokazać, że coś można. Jak ty nie możesz, trudno, twój głos jest tylko ważny. I twoje żony, i twoich znajomych. Masz do wyboru. Masz wolny wybór. 8, 9, a może 10, 21 radnych. To ty wybierasz, to my wybieramy. A się skończy? Być może dzisiejsi radni mają tak wielkie rodziny, układy, układziki, że znowu wejdą. Ale z nimi też można współpracować, bo wielu z nich to są mądrzy ludzie. Jak się wszystko mądrze w gminie poukłada. Tylko musi jedno słowo być wymienione. Załatwię. Załatwię. Jak w każdej firmie jest plan rozwoju i harmonogram. I wtedy nie będzie chodnika z lewej strony gdzieś tam, drogi donikąd. Nie. Bo w ciągu 3-4 miesięcy działania burmistrza musi powstać coś takiego jak plan. A harmonogram będzie realizowany wtedy, kiedy będą środki. Proste? Dziękuję. Jedną rzecz, którą byś zrobił w swojej kadencji, którą byś tak rzeczywiście potrafił. Jedną rzecz istotną dla myśli Bożej, bo tych innych to jest tysiące, ale jedną rzecz. Jaką byś chciał załatwić dla myśli? Nie ma jednej rzeczy. I nie ma tylko myśli Boża. Jest gmina. Ja mówię o gminie. No, to nie mów mi, bo to tylko połowa, albo nie wiem, nawet połowa mieszka w gminie myśli Bożej. Chcę zrobić jedną sprawę. Jedną dla wszystkich. W jednym słowem ona jest. Chcę zrobić porządek. To nie jest mało. Musi być widoczne. To będzie widoczne. To zafunkcjonuje. Za rok. Ja tak trochę z innej beczki chciałem teraz zapytać pani Mirosławie o rzecz, która jest taka najbliższa mojemu sercu. Ponieważ no powiedzmy, że Kryształowa Wieża powstała, wszystko fajnie, ale będą organizowane na przykład jakieś mistrzostwa, coś w tym stylu odnośnie tych właśnie tego wyciągu, tego, ale no nie ukrywajmy, w myśli Bożu całkowicie leży kultura. Ja już mam dosyć, może pan będzie mnie widział teraz w komerze, ja już mam dosyć disco polo na Dniach Myśli Bożą, na Dożynkach, ja już mam tego dosyć. Ostatni dobry koncert to był koncert Dody bodajże. Tutaj właśnie pan przeprowadzał bardzo fajny wywiad. Od tamtej pory tu jest całkowite nic. Pod tym względem. Wszystkich robi się w konia, zaprasza się jakieś potrzebne zespoły, nie wiadomo skąd, żeby grały do wódki, do piwa rozwodnionego, bądź co bądź. Ale rozumie pan, co by pan zrobił, żeby to w końcu jakoś zaczęło żyć, tak jak kiedyś żyło, że można pójść do tego ośrodka, może nie wiem, może trzeba wyrzucić, może trzeba zostawić ten klasztor księżom, czy komu tam, niech oni sobie to wezmą, aby budować piękny ośrodek. Tak jak w Barlingu, jak w Dębnie, oni mogą mnie. Przecież dni Dębna w tym roku to miały taki plakat, że ja ledwo go przeczytałem. Tam codziennie było tyle rzeczy, tyle wspaniałych
Wczoraj Berlinek był w Telekspresie. Postawili pomnik Kilków. Potem jest to europejska stolica Nordic Walking. No, po prostu... No można, no. Głupi pomnik Kilków i są w Telekspresie. Już cały kraj o tym wie, no. A tutaj... Rozumie pan, wie pan o co chodzi, żeby jakoś to zmodernizować tą kulturę, żeby to wszystko... Dowiedziałem się dzisiaj, być może to jest kłótka, że ma nie być smaku, czyli najbardziej sztandarowej imprezy, takiej, z którego myśliwość, z której myśliwość jest najbardziej znana w całej Polsce. Taka, która nawet nie te regalne smaku, podobno już ma nie być smaku. Jeżeli to jest plotka, to mówię do kamery, jeżeli to nie jest informacja potwierdzona, to bije się w piersi, przepraszam, ale gdyby tak było, to jest odwrócenie tego, co tutaj pan... Przepraszam, że zachowuję się w słowo, proszę bardzo. Znowu padło słowo Berlinek, więc ponieważ moja żona jest z Berlinka i my tam często jesteśmy właśnie w tych nowych obiektach i znamy trochę ludzi, to jestem jednym przerażonym. W tym myśli Bożą nikt tam nie chce chodzić na nic. Tutaj najlepszy film, gdyby był wyświetlony, najlepszy koncert zrobiony w boku, nie ma was młodych, albo jest mało, a ludzi starszych nie ma wcale. W Berlinku nie można biletów kupić. Co trzeba zrobić? Uaktywnić czytelnik. Tak, marzenie moje by było znaleźć 3-4 miliony. Zresztą są. 2 miliony 800 czeka na wydanie od grudnia 2013 roku. To jest nowy bok. Te 2 miliony 800 z półtora roku temu włożyć w program można zrobić za 8 milionów nowy bok, a ten budynek, tak, mówisz, piękny klasztor oddać, niech dbają. Po co my mamy robić dach nad ruiną? Kiedy fundamenty się zawalą. No. Ja nie wiem, czy jest w ogóle sens, nie znam tego tematu, ale jak patrzę na położenie tego obiektu i na jego starość i na to, co tam trzeba włożyć, to trzeba zbudować w tym miejscu nowy i zostawić tylko mury. Należałoby się głęboko zastanowić, ten 1 400 000 trzeba, burmistrz ma wybory, więc musi zrobić coś, burmistrz robi bok. Ja bym się długo zastanowił, ten 1 400 000 plus te 2 800, które czeka to od grudnia, za które odsetki my płacimy, skandal, czeka sobie na wybory, żeby kiełbasę puścić do narodu. W ogóle to dla mnie jest prokurator. Jak można wziąć pieniądze, te trzymać je półtora roku i płacić za nie odsetki. Bo jeżeli mam długi i mam wolne pieniądze, to albo spłacam długi, albo te pieniądze rezerwuję, proszę bardzo, na nowy bok. Piękna idea. Burmistrz ma wybory wygrane. Widzicie? Proszę bardzo, tutaj na tam, gdzie Badyu chciał postawić hipermarket, koło kortów tenisowych, nowy bok. Półtora miliona z dachu, 2 800 czeka od półtora roku, mamy 3,5 za 7 milionów, czyli połowę kosztów mamy, jest nowy bok. Panowie, dlaczego my tego nie robimy? Nie wiem. A jeszcze dodam, to jeszcze, co jest bardzo ważne. W Berlinku są społecznicy. Tam jest masa ludzi zaangażowanych w miasto. Tam się w szkołach dzieci uczą o Berlinku. Tam jest patriotyzm lokalny. Tam nauczyciele dbają o historię. Tego nie ma w programie. A tam dzieci się uczą, bo chcą coś wiedzieć o Berlinku. Tam rośnie budynek za budynek. Okej, mają miejsca pracy, 1500 czy 2000, mają zakłady drzewne. Okej, nie dogonimy ich nigdy. Ale coś musimy dla tego miasta zrobić i coś musimy ludziom zaproponować i nowym mieszkańcom musimy coś zaproponować. Nowy bok, proszę bardzo. Można było już projekt zrobić, bo to minęło od grudnia 2012, prawie 2 lata będzie za nas. To już mogli kopać doły. Nie, pieniądze muszą czekać na wybory. Tym bardziej, że właśnie jak zespołem któregoś razu graliśmy tam koncert na Dniu Berlinka i później no zostaliśmy zaproszeni do tego ośrodka kultury. Na każdej gitarze jest naklejka finansowana z jakiegoś tam programu Unii Europejskiej. To jest nic ze swojego, albo jak już jest, to jakieś 25%, właśnie 20%, które musiało miasto wyłożyć. A budynek jest po prostu tak niesamowity, tam jest takie wygłuszenie, tam są takie komputery do rejestracji. Facet powiedział nam jedno słowo, wrzucił to w autotuna, czyli program, który wpisuje się określone akordy i on robi wszystko resztę i zaśpiewało samo. Po prostu, no, dzieciaki, młodzież się może rozwijać. Tak jak pan mówi, trzeba inwestować, ale jeżeli starzy nie potrafią nic zrobić, no to... Nie starzy, tylko w gminie Berlinek jest urząd, są pracownicy, nie wiem, ilu ich tam jest, którzy walczą o środki unijne i nie walczą tylko dla gminy. Jeżeli jest taki urząd w gminie z 3-4 osoby, które walczą o środki unijne, mają je walczyć dla wszystkich. Przecież jest tyle pieniędzy do wzięcia, że jest to niewyobrażalne.
Jest program ASOS, między innymi Uniwersytet Trzeciego Wieku. Aktywizacja społeczna osób starszych, w tym wolontariat. W latach 2013-2014 budżet tego programu był 20 milionów złotych. Nowe otwarcie 2014-2020 jest 280. Województwo zachodniopomorskie złożyło 65, prawie końcówka. Tam lubuskie jest gorsze, 40 parę. Warszawa 300 wniosków. Śląsk 200. Nie wiem, jaka jest sytuacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myśliborzu. Wiem, że pani Bielucka tam wykonuje bardzo dobrą pracę. Chwała jej za to. Ale chciałbym wiedzieć, czy ona ma wsparcie. Czy ona wie, gdzie można się schylić po pieniądze. Tu trzeba wesprzeć przede wszystkim wszystkie organizacje pozarządowe. Katolickie, niekatolickie, wszystkie, bo to są pieniądze do schylenia się. Tylko trzeba mieć mądrych dwóch ludzi, trzech w urzędzie, którzy pomogą wszystkim, bo to akurat gmina może zrobić. Może dać samochód, może dać pomieszczenie, nie może dać pieniędzy, ale może wskazać drogę, którędy iść, żeby się po te pieniądze schylić i pomóc wniosek wypełnić, zadbać. Halo, jeden człowiek w gminie, 8 chyba z tego co wiem, w Karlinku. No jeżeli nie będzie dbać, jeżeli nie ma dbałości o społeczeństwo, dbałości, to jest też dbałość. Bo ludzie niepełnosprawni, ludzie starsi, to nie są inwalidzi. To są ludzie, które trzeba pomóc, żeby się schylić i to jest nas zasrany obowiązek. Tak samo jak zadbać o kulturę, dać ludziom robić i dać im wolną rękę i ich wesprzeć. Przynajmniej tak uważam. Tutaj właśnie ja jeszcze pozwolę sobie zabrać głos, bo ja reprezentuję organizację pozarządową i właśnie wczoraj miałem okazję i przyjemność uczestniczyć w targach organizacji pozarządowej w Padlinie. I tam właśnie była taka ciekawa sytuacja, bo my akurat mamy ten zaszczyt i tą przyjemność, że tutaj w Myśliborzu jest Myśliborskie Centrum Wolontariatu. Tego nie ma, ani w Padlinku, ani w DEM, nie? Ale właśnie chciałem nawiązać do tego, jak tam fajnie jest rozwiązany patriotyzm lokalny w Padlinku. Wczoraj właśnie najwięcej głosów uzyskała organizacja pozarządowa z Padlinka. I to jest właśnie fajne, że tam jest tak fajnie to rozwiązane, że tam się robi wszystko, żeby te organizacje szły do przodu, żeby one się rozbijały. A tutaj u nas w Myśliborskie Centrum Wolontariatu nawet się nie może prosić swojej własnej siedziby, prawda? I to jest właśnie najgorsze. No comment. Ja bardzo dziękuję wam wszystkim, że chcieliście przyjść w tym pierwszym małym spotkaniu, ale myślę, że przez to, że nasze spotkanie bez cenzury będzie pokazane w internecie i chyba w telewizji i to niedługo. I wiem, że to spotkanie było za późno przeze mnie ogłoszone, bo 4-5 dni to jest nic. Jedno ogłoszenie w prasie w piątek, że spotkanie jest w niedzielę, to jest jeszcze za mało. Do tego mi się wydaje, że te kontrowersje, które dzisiaj mamy tutaj, to co powiedzieliśmy, sprowokują społeczeństwo, przynajmniej niektórych ludzi, którzy będą chętni, może to nie będzie niedziela, może wtorek, może środę, bo może jakiś wieczór, żebyśmy się spotkali jeszcze raz, a może jeszcze dwa razy. Bo problemów, jakie mamy w tym mieście, jest taka masa, że jedno spotkanie, dwa, trzy, to jest gadanie. Tak dobrze by było, gdyby na takie spotkanie przyszedł ktoś z władz. I nie po to, żeby go opluwać, bo to, co my mówimy, jest bardzo fajne, ale może pan burmistrz umie nam powiedzieć i odpowiedzieć na rzeczy, bo przecież wybraliśmy burmistrza, który ma obowiązek i ma swoją wizję tego miasta. I każdy burmistrz wybrany następny będzie tym miastem w jakiś sposób rządził, zarządzał, mniejsza z tym. Nawet nie muszę być ja. Niech to będzie jakieś wyzwanie dla wszystkich. Ludzie, rozmawiajmy o tym Myśliborzu. Bo 20-30 osób to jest... Pogadaliśmy sobie. Bardzo wam dziękuję za przyjście. Drodzy państwo, dziękuję serdecznie. Mirku, dziękuję tobie za zainicjowanie tego spotkania. Dziękuję uprzejmie. Padło wiele gorzkich zdań, padło wiele gorzkich opinii na temat Myśliborza, właściwie na temat władz Myśliborza.
To myślę, że dla naszych widzów będzie to ciekawy materiał do przemyśleń. Jeszcze raz dziękuję Państwu za przybycie tutaj dzisiaj do Szponera. Dziękuję Mirkowi, a naszym telewizorom dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.